Taka myśl pojawiła się we mnie podczas uwielbienia, może już pod sam koniec uwielbienia, kiedy mówimy o dziele głoszenia Ewangelii. W moim sercu zrodziła się myśl, że jeśli my jako Kościół, jako pojedynczy ludzie zajmiemy się tym, do czego Bóg nas powołał, będziemy robić to, co jest Bożą wolą objawioną i niezaprzeczalną, to mam to głębokie przekonanie, że Bóg będzie nas wspierał w naszym codziennym życiu. To wcale nie jest tak, bracia i siostry, że im więcej czasu poświęcimy na swoje sprawy, tym nam będzie łatwiej. Może się okazać, że całe nasze życie poświęcamy na nasze sprawy. Może się okazać, że bez końca tylko chodzimy wokół własnego podwórka, czy po własnym podwórku. I wcale to nie będzie oznaczać, że będziemy mieli mniej problemów i mniej spraw. A wręcz przeciwnie, mogą się kumulować i piętrzyć różnego typu problemy i nie będziemy wiedzieć, dlaczego, skąd one się biorą. Gdzie one się pojawiły, z jakiej nory wyszły. Ale jeżeli my jako ludzie podejmujemy Boże zawołanie, Boże wezwanie dla naszego życia i składamy nasze życie Bogu na ołtarzu, na ofiarę, to chcę wam powiedzieć, że Bóg staje w wielu, wielu zwykłych, codziennych sprawach po naszej stronie, nas wspiera i chroni. Bóg szuka ludzi, którzy będą realizować Jego wolę, Jego plan. Niezależnie od tego, jak nam dzisiejszy świat podpowiada, co on nam mówi, co mamy inwestować, jak mamy żyć, czym się mamy zajmować. Ten świat nam mówi, że jeżeli nie dopilnujesz, to nie będzie dopilnowane. Że jeśli nie zajmiesz, to będzie katastrofa. Ale Bóg nam mówi, zajmij się moimi sprawami. Ja tutaj nie mówię, że mam być ignorantami w życiu, nie o to mi chodzi. Ale pamiętajmy o tym, że nie możemy Bożych spraw odłożyć na bok. I powiedzieć sobie, że kiedyś przyjdzie czas na Boże sprawy. Czas na Boże sprawy jest teraz, póki jest dzień łaski, póki jest czas zbawienia. Póki nam sił starczy, póki jeszcze możemy w tym ciele służyć Panu i złożyć to ciało na żywą ofiarę. Od jakiegoś czasu dzielę się z wami różnymi kazaniami z dzieł apostolskich. Tak jakoś Bóg włożył moje serce, abym postarał się jakąś tą księgę przybliżyć nam, zborowi w Nowej Hucie. Już kilka kazań powiedziałem z tej księgi. Dzisiaj też chciałbym jeszcze na jeden aspekt zwrócić uwagę. Tytuł mojego dzisiejszego zwiastowania, mojego kazania: Ewangelia dociera do narodów. Ewangelia dociera do nieżydów, do pogan. Albo mówiąc ładnie, do narodów. Mówiliśmy już sobie o tym, że po wylaniu Ducha Świętego było wielkie przebudzenie w Jerozolimie. Tysiące Żydów przyszło do wiary w Chrystusa, w Mesjasza. To był potężny płomień ognia Bożego, ognia Ducha Świętego, który sprawił, że tysiące Żydów, tam jest w ogóle użyte słowo dziesiątki tysięcy Żydów uwierzyło w Chrystusa, przyjęło Go jako swojego Mesjasza i ten ogień przebudzenia był w Jerozolimie. Musimy pamiętać, że to był kościół judeochrześcijański, czyli kościół zakorzeniony w judaizmie. Kościół, który taką miał tożsamość, taki miał charakter, dlatego że ludzie, którzy do niego przynależeli, byli pochodzenia żydowskiego, bardzo mocno ukształtowani przez tradycję żydowską, bardzo mocno związani z tą tradycją. Ten proces wychodzenia był bardzo długi i skomplikowany. Nie był taki odcięcie jednego dnia. To mijały lata, kiedy pojawiało się pewne głębsze zrozumienie. Pamiętajmy, że nie było listu do Hebrajczyków, który porządkuje pewne kwestie, wyjaśnia pewne zagadnienia doktrynalne. Tego nie było. To się dopiero pojawiło później. A więc Kościół osadzony bardzo mocno w tym charakterze narodowym żydowskim, sekta judaizmu tak naprawdę, Nazarejczycy, którzy funkcjonowali w świątyni, funkcjonowali po domach, ale utożsamiali się ciągle z judaizmem. I ich problem polegał na tym, że nie rozumieli tego, że Ewangelia jest dla wszystkich narodów. Przez pierwsze lata, przez pierwsze kilka lat w ogóle z Ewangelią nie zwracali się do pogan. Rozumieli, że Ewangelia jest tylko dla Żydów. I przełom przyszedł taki, bym powiedział, dość nietypowy sposób, bo przełom przed wtedy, kiedy wybuchło prześladowanie po śmierci Szczepana. Wtedy przyszedł przełom. Więc można powiedzieć o pewnym dramacie wynikającym z prześladowania, ale o pewnym też Bożym dziele, które Bóg przy okazji uczynił. O pewnej dobrej rzeczy,
Czyli można powiedzieć tak, że nasz Bóg jest taki, że zło obraca w dobro. Nasz Bóg jest taki, że złe rzeczy używa dla swoich celów, dla swojej chwały. I wiecie, jeżeli my żyjemy długo z Bogiem, to też zauważamy, że to, co na początku nam się wydaje, że jest złe, że jest jakimś dramatem, że jest jakąś tragedią, później zaczynamy nagle widzieć, że tam są jakieś jaskółki, że tam jest też coś dobrego w tym. Mimo tego, że na początku nam się wydaje, że jest tylko sam ból, samo cierpienie, nie ma żadnego czegoś pozytywnego. Ale właśnie tak jest przedstawiony Bóg i tak jest przedstawiona historia Bożego Ludu, też historia Kościoła. Czy przychodzą rzeczy trudne, ale w tych trudnych rzeczach, jeżeli my się Boga trzymamy, to Bóg wykonuje swoją pracę, swoje dzieło. I tak stało się w Jerozolimie, kiedy przyszedł ten ogień, też był ogień przebudzenia, a później przyszedł drugi ogień, inny ogień, ogień prześladowania, bardzo mocnego prześladowania, a skończyło się z tym, że wszyscy z wyjątkiem apostołów się rozproszyli, czyli opuścili Jerozolimę. Okazuje się, że to spowodowało, że idąc od wioski do wioski, od miejscowości do miejscowości, a to był pochód naprawdę dużej grupy ludzi. Zaczęli się zwracać z Ewangelią i najpierw Filip poszedł do Samarytan i głosił Ewangelię w Samarii. To był taki przełom. Później Piotr coś zrozumiał, ale Bóg wykonał naprawdę w nim ogromną pracę, żeby zrozumiał, żeby pójść do Korneliusza, do Rzymianina, do poganina Korneliusza. On się zapierał rękami i nogami. Nie, Panie, nie pójdę. Bóg musiał mu dać objawienie, trzykrotne objawienie. Mało tego, jeszcze Duch Święty powiedział do niego, szukają cię czyj ludzie i z nimi. I on jeszcze miał opory, aż przyszedł do domu Korneliusza i mówi, dopiero teraz pojmuję. Kiedy tam już Duch Święty stąpił na pogan, kiedy mu głosił im Ewangelię, to dopiero wtedy mu się wszystkie oczy mu się potwierały i zrozumiał, że zbawienie jest dla wszystkich narodów, tak, że dla pogan. A nie wiem, czy pamiętacie dalej, że jak wrócił do Jerozolimy, to od razu go wzięli na dywanik. Dokładnie tak było. Wrócił do Jerozolimy, od razu mu zarzut postawili w Jerozolimie, właśnie w tym zborze judeo-chrześcijańskim, że poszedłeś do pogan, jadłeś z nimi. Od razu go przycisnęli do muru. A on opowiada i wyjaśnia im, skrupulatnie mówi i na końcu mówi i na nich wstąpił Duch Święty, jak na nas na początku. Czy miałem przeszkodzić Bogu? Co miałem zrobić, jak ja im głoszę i na nich Duch Święty wstąpił? To wszystko jest w Biblii opisane. My możemy tego nie zauważać, bo wiecie, bo my nie mamy tego kontekstu. Tego kontekstu, który musimy spróbować wejść w ten kontekst. No i później, kiedy już te następują te przełomy, dzieje się rzecz, mianowicie to, że w Bożym sercu i w Bożym zamyśle i w Bożym planie było to, żeby Ewangelia dotarła do wszystkich narodów. I teraz możemy do tego w ten sposób podejść. Przecież słowa Jezusa były takie oczywiste. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody. Czy można to jaśniej powiedzieć? Takie były słowa Jezusa. Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie były słowa, które w tym sensie to była nowa, że to nie była nowa myśl. To polecenie Jezusa do apostołów o tym, że ma być dobra nowina, Ewangelia, że mają być czynione uczniami wszystkie narody, to nie jest myśl, którą Pan Jezus wymyślił, a ona wcześniej w ogóle nigdzie nie funkcjonowała. Kiedy przestudujemy Pisma Święte, to zobaczymy, że ta idea zbawienia dla wszystkich narodów jest obecna w całym Starym Testamencie. Ta idea tam jest obecna. Tylko, że co? No, tą ideę trzeba było zrozumieć, zobaczyć. Potrzebne było objawienie. Wyobraźmy sobie, że Żydzi studiują Pisma, badają Pisma, są pochłonięci Pismami, kochają Pisma, ale pewne Boże prawdy im umykają. My dzisiaj mamy z perspektywy naszego czasu, możemy powiedzieć tak, pewne Boże prawdy im umykają. I może jedna rzecz chcę wam pokazać, gdzie ta idea zbawienia dla wszystkich narodów już była tak bardzo mocno osadzona w Piśmie Świętym. Ta idea zbawienia dla wszystkich narodów już była zawarta w przymierzu, które Bóg zawarł z Abrahamem. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, w 1 Mojżeszowej, 22 rozdziale, werset 18-19, 1 Mojżeszowa, 22 rozdział, werset 18-19, Bóg mówi tak do Abrahama. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich.
I następne zdanie mówi Bóg w ten sposób. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. W potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. I tradycyjne odczytywanie tego tekstu jest takie. No w potomstwie twoim, czyli w kim? W narodzie, tak? W potomkach Abrahama, czyli w całym narodzie będą błogosławione w tym potomku wszystkie narody ziemi. I takie było zrozumienie. Wiecie, i dopiero kiedy Duch Święty otworzył oczy apostołowi Pawłowi, kiedy Duch Święty zdjął łuski z jego oczu, kiedy ten faryzeusz wykształcony w pismach, w prawach, w prorokach, kiedy Bóg otworzył jego serce poprzez nawrócenie, odkrył coś w tym tekście, co później zapisał w liście do Galacjan. I w liście do Galacjan apostoł Paweł odnosi się do tego tekstu i Galacjan 3,16 mówi w ten sposób. On komentuje właśnie ten tekst wcześniejszy, który wam przeczytałem. Galacjan 3,16 mówi tak. Otóż obietnice dane były Abrahamkowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. W nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody świata. I apostoł Paweł odkrył tam znaczenie, że tam jest użyte słowo nasienie w liczbie pojedynczej. W nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I mówi, tym nasieniem jest kto? Tym nasieniem jest Chrystus. Chrystus dla wszystkich narodów. Błogosławieństwo abrahamowe, potomek Abrahama, błogosławieństwem dla wszystkich narodów. To odkrył apostoł Paweł w tym tekście z pierwszej Mojżeszowej i zapisał to w liście do Galacjan. W nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I to był człowiek, który jako chyba jeden z pierwszych z narodu żydowskiego, który był tak bardzo mocno, jak powiedziałem, ukształtowany przez tradycję żydowską, zrozumiał, że Ewangelia jest dla wszystkich narodów. I on temu oddał całe swoje życie. On tej idei zbawienia dla wszystkich narodów położył za to swoje życie. Jak gdyby Bóg dokonał niesamowitej rewolucji z człowieka, z faryzeusza, z człowieka, który był poświęcony przestrzeganiu prawa. Człowieka, który był absolutnie oddzielony dla prawa Bożego. Człowieka, który powiedział o sobie, że jeżeli chodzi o sprawiedliwość opartą na zakonie, człowiek bez nagany. Człowiek, dla którego obcowanie z poganami było nie do pomyślenia. Spożywanie z nimi posiłku to był grzech. I nagle ten człowiek zostaje tak dotknięty przez Boga, że on po prostu zrozumiał, że potomek Abrahama, czyli Chrystus, jest dla wszystkich narodów. I za to położył swoje życie. Taka niesamowita rewolucja się w nim dokonała właśnie w wyniku tego Bożego dzieła, które Bóg w nim dokonał. A więc idea Ewangelii dla wszystkich narodów to nie jest nowa myśl Pana Jezusa. Idea zbawienia dla wszystkich narodów jest bardzo mocno osadzona w Starym Testamencie. Uczyniłem Cię światłością dla wszystkich narodów. Światłość, która oświeci pogan. To są gdzieś wersety, fragmenty proroków i prawa zapisane w Piśmie Świętym. Ale jak powiedziałem, tradycja tak bardzo mocno, która była w judaizmie, spowodowała, że po prostu oni myśleli, że tylko jest jeden naród wybrany. Jest tylko, zbawienie jest tylko dla tego narodu. To jest Mesjasz Izraela. To jest nasza własność. To jest dla nas. A jednak Bóg pokazywał zupełnie coś innego. Otwierał serca, dawał zrozumienie, poszerzał horyzonty. Wprowadzał człowieka w nowe objawienie, w nowe zrozumienie. Jak powiedziałem, a tą osobą, która najbardziej się na to otworzyła, to był Szaul, a później apostoł Paweł. I teraz Bóg realizuje swój plan. Ogień w Jerozolimie, prześladowanie, Ewangelia dociera do Samarii. Później pojedynczy ludzie zaczynają zwiastować nie Żydom, poganom. Piotr idzie do domu Korneliusza, ale Bóg ma daleko, daleko większy plan. I w tym planie jest pewien człowiek, o którym wspomniałem. Człowiek, który nie wiem, czy by naszych kryteriów pasował na apostoła pogan, na apostoła narodów. Zawsze, gdy o nim myślę, to wydaje mi się, że on najlepiej pasował do Żydów. No bo kto najlepiej pasuje do Żydów, jak nie Żyd, Hebrajczyk z Hebrajczyków? Kto lepiej pasował do nich? Znawca prawa, uczony w prawie. Ktoś, kto potrafił wyłuszczyć tak pisma, że
Ale Bóg ma, bracia i siostry, swoje drogi dla mnie niepojęte, niezrozumiałe. I mamy ten moment, w którym coś się dzieje w życiu doskonałego, mówiąc na tamte czasy, faryzeusza, człowieka bez zarzutu, jeżeli chodzi o prawo, człowieka, który odniósł sukces życiowy, już w tym czasie był członkiem Sanhedrynu, Rady Żydowskiej, człowieka powszechnie znanego w Jerozolimie, szanowanego, człowieka, przed którym była przyszłość, przyszłość w tym systemie religijnym. Przed nim była naprawdę przyszłość w systemie religijnym. I mógł osiągnąć, nie wiem, jakieś zaszczytne pozycje, mieć zagwarantowany spokój życia do końca swoich dni na tej ziemi. Ale Bóg zobaczył prześladowcę i widział w nim coś niesamowitego. I później mamy ten 9 rozdział, przeczytamy go teraz, bo tu chciałem kilka rzeczy powiedzieć. Rozdział 9 Księgi Dziejów Apostolskich. Od 1 wersetu może przeczytajmy, to niebywałe jest nawrócenie. To jest unikalne, rzadko się zdarzają w taki sposób przeprowadzone, mówiąc w cudzysłowie, czy brzydko, nawrócenia, ale jakoś Bóg upodawał sobie tego Saula. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczciom pańskim, poszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. No ja bym powiedział tak, no jeżeli mamy takiego fanatyka w prześladowaniu, no to Bóg powinien go uciszyć. W jaki sposób go powinien uciszyć? No powiem, może Saul zachorować, spaść z konia, złamać kręgosłup. No jak? No jakoś Bóg powinien go uciszyć. Człowieka, który tyle zła wyrządził Kościołowi w Jerozolimie, co powinien zrobić Bóg z takim człowiekiem? No patrzmy, co z nim Bóg robi. I stało się w czasie drogi, że gdy się przybliżał do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, ja jestem Jehoszua, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemieli. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go wtedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu, on zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienia od arcykapłanów, aby tutaj więzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jak szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał i wstał i został ochrzczony. Co możemy powiedzieć o tym nawróceniu? Ja sobie tak myślę, że Bóg troszeczkę przyparł Saula do muru. Nawet czasami zadaję sobie takie pytanie: Panie, jakbyś tak każdemu człowiekowi się objawił, to musieliby w Ciebie uwierzyć. No powiedzcie mi, czy Saul mógł w takiej okolicznościach powiedzieć: Panie,
I swoją drogą do Jerozolimy ja idę do Damaszku. Wiecie, no tutaj muszę powiedzieć, że Bóg jakoś wyjątkowo upodobał sobie tego Saula. Pojawiły się takie okoliczności, że Saul znalazł się w takim miejscu, przecież on tutaj w tym miejscu w ogóle nie myśli o jakimś wierze w Mesjasza. Tego Mesjasza przynajmniej. On jedzie prześladować tych, którzy wierzą w Mesjasza. On jedzie ich zabijać, mordować, do więzień wrzucać. Muszę wam powiedzieć, że nie wszystko jest takie jasne, zrozumiałe. Tutaj Bóg w taki wyjątkowy sposób przychodzi do Saula. Oczywiście każdy człowiek ma zawsze możliwość odrzucenia i Saul też miał tą możliwość odrzucenia, ale można powiedzieć, no ciężko byłoby to odrzucić. No ciężko byłoby to odrzucić. Takie okoliczności ciężko było odrzucić. On widział światłość z nieba i słyszał głos i ten głos mu powiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To słyszalny głos dotarł do niego. A jeszcze później było to, że on zaniewidział, więc miał dodatkowe przeżycie, że mu się to wcale nie śniło, bo później przez 3 dni nic nie widział. I kiedy rozmyślam nad tym nawróceniem, nad tą Bożą interwencją, nad tym Bożym działaniem, to wyciągam takie wnioski. Pierwszy mój wniosek jest taki, że Bóg jest absolutnie Bogiem suwerennym. I to jest prawda, którą my się uczymy całe życie. I ciągle się tej prawdy nie możemy nauczyć. Że Bóg jest Bogiem suwerennym i że Bóg czyni, co chce i jak chce. Tak jest Bóg. Bóg przyszedł do Saula i zbawił go, jak chciał. A ja mówię, Panie Boże, to jeszcze moją mamę, kogoś z mojej rodziny ten sam sposób zbaw. Nie działa. Bóg jest Bogiem, który czyni rzeczy jak chce i kiedy chce. Oczywiście ważne, bo my nie wiemy. My nie wiemy, więc my się modlimy, czytamy Pismo Święte, wykonujemy Bożą wolę. Ale w tym wszystkim nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy, że właśnie Bóg jest najwyższym suwerenem w tym wszechświecie. Jeżeli Bóg chce coś uczynić, to uczyni. I nikt mu nie powie, co czynisz. Wiecie? I najdziwniejsze jest później to, że apostoł Paweł to opisał w liście do Rzymian. On to dokładnie później opisał w liście do Rzymian. Jak może powiedzieć naczynie do tego, który je formuje, co czynisz? On to później opisał. Opisał w 9, 10, 11 rozdziale. Opisał, co to znaczy suwerenność Boga. Jak ona dla nas niezrozumiała, niepojęta. Jak Bóg czyni swoje rzeczy w swój sposób. Druga myśl, którą wyciągam na podstawie tego nawrócenia Saula, że Bóg, który ma swój plan, a ten Boży plan był taki, żeby wieść o Jego zbawieniu dotarła do wszystkich narodów, to niezależnie od tego, jak ciasny był sposób myślenia ludzi w pierwszym wieku, to on ten plan realizował. On ten plan realizował i można powiedzieć, my dzisiaj możemy powiedzieć, nikt nie przeszkodził w realizacji tego planu. Nasze ludzkie ograniczenia, szatan, który stawał na drodze, prześladowania, kłody rzucane, wiele rzeczy się działo, żeby zatrzymać Boży plan, ale my dzisiaj możemy powiedzieć, Boży plan zbawienia dla narodów był realizowany i nie było szans go zatrzymać. Więc Bóg ma swój sposób do zrealizowania tego, co zamierzył. Bóg ma swój sposób. Bracia, jeżeli nie ja, to ktoś inny. Ale moje nieposłuszeństwo nie przeszkodzi Bożemu planowi. W pewnym sensie to jest pocieszające, ale i tragiczne. Jeśli nie Saul, to przyszedł kto? Przyszedł Dawid. Jeśli Saul nie był w stanie być Bogu posłusznym, to przyszedł ten, który był według Bożego serca. I Bóg swój plan zbawienia dla narodów realizował w ten sposób, że właśnie znalazł człowieka.
zbawił go, otworzył jego oczy, powołał go do siebie. I dalej w wersecie 15 jest powiedziane, lecz Pan rzekł do niego, do Ananiasza, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan, królów i synów Izraela. Zobaczcie, jaka tu jest dziwna kolejność. Że zbawienie jest najpierw dla Żydów, a później dla pogan, ale tutaj jest inaczej. To jest inna kolejność. Aby zaniósł imię moje przed pogan, królów, a później dopiero synów Izraela. Już tutaj jest zawarta ta idea, że to jest apostoł narodów. To jest apostoł posłany do pogan. A więc Bóg bardzo mocno tutaj podkreśla. I trzecia rzecz, bardzo ważna, że Bóg szuka ludzi. Bóg szuka człowieka. Kiedy patrzymy na historię Biblii, to widzimy, że był Henoch, był Noe, był Abraham, był Dawid, byli inni. I tak dalej możemy szukać. Później byli apostołowie, 12. Później był apostoł Paweł. Bóg szuka człowieka. Czasami mam wrażenie, że Bóg się nawet żali. Czasami mówi, szukam człowieka. Szukam człowieka. Moje pytanie może być tylko takie, czy dam się znaleźć? Czy dam się Bogu znaleźć? Jeżeli szukam w życiu samorealizacji, to nie ma co udawać, że Bóg jest na mnie ważny. Ale jeżeli szukam w życiu tego, żeby Boża wola się spełniła w moim życiu, to Bóg mnie znajdzie. To Bóg mnie znajdzie. To Bóg mnie weźmie. To Bóg z tego naczynia, które jest, jakie jest, zwykłe, zwyczajne, coś z tego naczynia zrobi. To jest taki garcarz, że z każdej gliny coś ulepi. Tylko tą glinę musi wziąć w swoje ręce. To musi być zwykła glina, taka, wiecie, polska glina. Taka glina, z której cegły nawet nie można zrobić. Ale on weźmie tą glinę i z tej gliny ten garcarz coś zrobi, naprawdę coś zrobi z tej gliny. Zrobi naczynie, które będzie służyć, będzie się nadawać. I tak Saul Szaweł staje się apostołem Pawłem. Mijają lata, bo rok jego nawrócenia to gdzieś 36-37 po Chrystusie, a więc 3-4 lata po zmartwychwstaniu Chrystusa. Mija 10-12 lat. Dużo czy mało? Ktoś powiedział, no takiego człowieka, jak Bóg miał, no to od razu mógłby go wysłać na misję do pogan. Nie. Minęło 10-12 lat. I mamy Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Teraz już przeskoczmy sobie. Tu mamy jego powołanie, nawrócenie. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział i czytamy. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychował wraz z Herodem, Tetarchą i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitw nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Przychodzi ten moment, kiedy Bóg stwierdza, ten człowiek jest już gotowy. Ale teraz popatrzmy na takie zjawisko. Okazuje się, Antiochia to jedno z największych miast Imperium Rzymskiego. W Antiochii jest duży kościół. To nie jest jakiś tam mały zbór, to jest duży kościół. I teraz dowiadujemy się, że w tym kościele było 5 nauczycieli i proroków. 5 ich było. Wcale nie tak dużo, jak na taki ogromny zbór. I okazuje się, że Bóg postanowił, że 2 z nich zabierze. Zostanie ich 3. A można powiedzieć 2 tych tak bardzo potrzebnych. Barnaba, syn pocieszenia,
Czyli takiego, powiedzmy, brata Jacka z naszego zboru. Bracie Jacku. I jeszcze kogoś, jeszcze drugiego. Wyobrażacie to sobie, że Jacek teraz jest oddelegowany. Nie ma go w zborze już więcej. Stella płacze już, załamana. Jeszcze jednego. Tak? No dajmy Boże, że mam to imię, to samo, więc niech będzie, że to ja. Tak? I Bóg nas oddeleguje. To przecież zbór powinien włosy rwać z głowy w Antiochii. Tak? Albo się cieszyć, mówi żona. No nie, ale zakładam, żeby włosy rwali w zborze w Antiochii. No mamy pięciu nauczycieli, proroków i jeszcze dwóch z nich po prostu Bóg mówi, że koniec waszej służby w Antiochii. No właśnie, nasze dobro i nasz cel, czy Boża wola i Boży cel? Jak my myślimy? Ile czasu mi zajęło, zanim ja sam to zrozumiałem? Ja bym ich nie puścił chyba. Wziąłbym panowie, ale jeszcze rok musi przynajmniej odsłużyć tutaj. Tak? Ale sytuacja jest zupełnie inna. Sytuacja jest taka, że oni zrozumieli, że to Bóg ich wzywa do pewnego dzieła, że to Bóg daje tym ludziom powołanie, że to Bóg jest Panem Kościoła i że oni mają iść i wykonać Boże dzieło. Bracie i siostry, a więc myślimy kategoriami Bożego planu, Bożej woli albo kategoriami naszego dobra. Tutaj widzimy, że tym Bożym dobrem było to, żeby ci ludzie poszli. Oni poszli, popłynęli na Cypr, tam się prokonsul nawrócił na Cyprze. Później popłynęli dalej, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. Tam się działy różne rzeczy. Możemy przeczytać 13 rozdział, wersety 44. A może już nie będę czytał. Tam się działy kolejne rzeczy. Głoszą w synagodze, Żydzi się nawracają. Żydzi inni są niezadowoleni, wyrzucają ich, głoszą Ewangelię poganom, poganie się nawracają, zakładają zbór, zakładają kościół. Idą dalej, docierają do Ikonium i czytamy w 14 rozdziale, a w Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom. I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie, w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. A ludność miasta była podzielona. Jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. Kiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogan i Żydów wraz z ich przełożonymi i chciano ich znieważyć i kamienować, dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likońskich, Listry i Derbę i okolic i tam zwiastowali dobrą nowinę. Wiecie, i znów widzimy jedną rzecz. Nic nie przeszkodziło Bożemu planowi. Nawet kiedy działy się przedziwne okoliczności, trudne okoliczności, oni szli, poszli dalej. Ogień Boży się palił. I byli tacy, którzy chcieli ten ogień zgasić. Ewangelia wychodzi z Jerozolimy. Poprzez liczne sprzeciwy, opory, trudności dociera do Samarii, a później dociera do narodów, do pogan i później coraz dalej, dalej po Imperium Rzymskim. I wracamy do dzieł apostolskich, do pierwszego rozdziału, kiedy jest powiedziane, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I dzieje apostolskie są dokumentem tego, że tak się stało. Dzieje apostolskie są dowodem, dokumentem tego, że kiedy stąpił Duch Święty, Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Ewangelia zbawienia, począwszy od Jerozolimy, poprzez Judeę, Samarię i poprzez służbę apostoła Pawła dotarła, można powiedzieć, na krańce tamtego świata. A później
apostołowie, pozostali apostołowie, bo to już jest historia poza biblijna, poza dziejami apostolskimi. Pozostali apostołowie w pewnym momencie opuścili Jerozolimę i rozeszli się po całym świecie tamtym. Tomasz dotarł do Chin, czy do Indii. Inni dotarli do Etiopii. Tam zginęli. Nie zginęli w Jerozolimie, nie w Judei zginęli. Większość apostołów zginęło zupełnie poza Izraelem. Bo także rozpaleni tym ogniem Ducha Świętego poszli dalej z Ewangelią. Bracia i siostry, i w XX wieku Ewangelia dotarła do Nowej Huty. No nie mogła dotrzeć w XIX wieku, bo nie było Nowej Huty w XIX wieku, ale po wojnie już zaczynała być, już była po wojnie. Zaraz po wojnie. I w XX wieku Ewangelia dotarła do Nowej Huty. Ja jestem tego owocem. A ty? No może ciebie w Krakowie spotkała, to nie chcę, żeby tu było napięcie, jakieś antagonizmy, tak? Ale dotarła do Nowej Huty. I powiedzcie mi, czy my tą pochodnię zgasimy? Dotarła do Nowej Huty, zatchniemy tą pochodnię, niech sobie na wieki wieków już zostanie w Nowej Hucie. Nie wiem, czy pamiętacie takie zdanie, które wypowiedział Pan Jezus. Łukasz, 12 rozdział, 49. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Jakże pragnę, aby już płonął. Do czego zmierzam? Wiecie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my nie możemy tego ognia zagasić, zatrzymać w Nowej Hucie. My jesteśmy po to, żeby ogień Ewangelii, ogień życia dalej docierał do ludzi. Dalej docierał do ludzi. To jest nasze pierwsze powołanie. To jest nasza pierwsza sprawa. O tym są dzieje apostolskie. Bracia, siostry, my nie zakończymy pisania dziejów apostolskich. Bóg je pisze, a my możemy być Jego częścią tego, albo możemy stanąć z boku. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Chcę was poprosić o modlitwę. Módlmy się o siebie, módlmy się o zbór. Módlmy się o Boże dzieło, Boże plany. Módlmy się o to, co Bóg ma dla nas. Hallelujah, dzięki Ci, Panie Jezu. Hallelujah, dzięki Ci, Panie. Hallelujah, dzięki Ci, Panie. Hallelujah, dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu.